Dzień dobry Państwu. Chciałem wszystkich zaprosić po bardzo długiej przerwie związanej z koronawirusem, no i remontem, jaki tu u nas się odbywał, przebudową, na następne spotkanie u Jana. Tematem tego spotkania będą między innymi nowe technologie, które w wcześniejszym filmiku już zaprezentowałem. Będą one związane z ekologią i utylizacją odpadów, jakie ludzie wytwarzają w ogromnych ilościach. I chciałbym właśnie zaprezentować takie technologie, które są przed ludźmi blokowane, ukrywane, można powiedzieć, i chodzi tu o firmy, które na tym czerpią ogromne zyski, jeżeli chodzi o utylizację odpadów. A ja chciałem zaprezentować firmy z Włoch, Szwajcarii, z Francji, z Chin, z Mongolii i pokazać te technologie, które opracowały firmy zajmujące się biotechnologami, na przykład technologiami odnośnie żywności, utylizacji odpadów, oczyszczania wody i innych technologii, które nie mogą ujrzeć światła dziennego, między innymi zjawisko plazmy, o którym nakręcimy filmik. I przy okazji zrobić jakąś degustację tych wyrobów, które mi dostarczono w ramach promocji. I chciałbym to wszystko ludziom w jak najprostszy sposób przekazać i zainteresować ochroną środowiska i wszystkim, co jest związane z naszym życiem i środowiskiem, jakim przebywamy, które niszczymy. A są sposoby, żeby zminimalizować te wszelkie zatrucia środowiska. I chętnie zapraszam wszystkich, kto tylko chce, wstęp jest u mnie bezpłatny, do Pieszyc, ulica Mikołaja Kopernika 81, w dniu 14 sierpnia, to już jest za 3 tygodnie praktycznie. I kto może, niech przyjedzie i weźmie udział w takim spotkaniu, gdzie możemy na wolnych dyskusjach mówić o rzeczach, które nas dotyczą i dotyczyły będą naszych dzieci, wnuków, następne pokolenia. Także zapraszam jeszcze raz na ulicę Mikołaja Kopernika 81 w Pieszycach 14 sierpnia o godzinie 12. Dziękuję bardzo.